Zasady są bardzo proste. Celem gry jest wrzucenie na boisko kuli białej, a w dalszej kolejności umieszczenie w jej bezpośrednim sąsiedztwie jak największej liczby kul tego samego koloru. Ten zawodnik, którego bile znajdą się najbliżej białej, wygrywa. Gra pełnosprawnych jest znana jako bule czy petanka. Na boisku są trzy kolory bil: biała, jack, niebieska oraz czerwone. Zadaniem jest umieścić jak najwięcej bil własnego koloru jak najbliżej białej bili, czyli jacka. Do tego możemy używać wszystkich ruchów takich jak w bilardzie, czyli możemy rozbijać układy, możemy wybijać bile poza boisko. Warto zainteresować się bocią, bo jest szansa, by reprezentować Polskę w kolejnej paraolimpiadzie. W Rio de Janeiro nie mieliśmy swoich przedstawicieli. Jest to dyscyplina paraolimpijska. W Rio niestety nie było polskiej reprezentacji, ale rozgrywki odbywały się. Jest to gra dla osób z niepełnosprawnością. Głównie grają w to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Najczęściej są to porażenia mózgowe, ale również inne schorzenia, które poruszają się za pomocą wózku. Coraz więcej osób pojawia się na treningach tej dyscypliny. Wielu zawodników zgłasza chęć wzięcia udziału w rywalizacji. Start bierze też udział w zawodach. W starcie bocia cieszy się coraz większym zainteresowaniem, ponieważ jest to coś nowego. Od stycznia 2016 roku zaczęliśmy trenować. Byliśmy już na pierwszych międzynarodowych zawodach w Konopiskach koło Częstochowy. Tam po trzech meczach zaliśmy 35. miejsce. Co istotne dla dyscypliny, może ją uprawiać każdy, zarówno niepełnosprawni, jak i w pełni zdrowi. Jest to dyscyplina, która jest dostępna dla każdej niepełnosprawności. Tak naprawdę jeżeli osoba pełnosprawna usiądzie na krześle i będzie grać koło osoby poruszającej się na wózku, szanse się praktycznie zrównują. Dlatego dużo osób z niepełnosprawnością delikatną, powiedzmy amputację kończyn dolnych czy jakieś niedowady kończyn dolnych, może rywalizować na równi z zawodnikami o dużo większej niepełnosprawności poruszając się na co dzień na wózkach, również na wózkach elektrycznych. Treningi sekcji bocia startu Wrocław odbywają się we wtorki o godzinie 19.30 w sali gimnastycznej w zespole szkół nr 11 przy ulicy Grochowej.